Ręce gotowa, zapraszamy. Kika, chodź. Stają. Chodźcie. Wiecie, o czym dzisiaj pomówimy? O ziemi. Nie. Ziemia. O zwiastowaniu. Ziemia. Kto komu zwiastował, Orelko? Powiedz. Anioł. Anioł komu? Maryi. A w jakim mieście to się stało? Nazarecie. No dobrze, chodźcie. Chcę wam pokazać, gdzie znajduje się Nazaret. Uwaga, jedziemy. Lecimy do Nazaretu. Jesteśmy w Nazarecie. Zobaczcie. Tam przyszedł anioł około 2000 lat temu do Matki Bożej. I dzisiaj sobie przemyślimy, pomodlimy się na ten temat. Dobrze? To później wrócimy. Chodźcie. To jest dom Maryi. Zobaczcie. To jest miasto, a tu jest jej dom. Zapraszam do domu Maryi. To wygląda jak... Dobrze, jeszcze wam pokażę tutaj na mapkę, bo tam tatuś pokazał w ogóle Jerozolimę i Nazaret. A tutaj jest sama Jerozolima już. No na tej mapce mamy natomiast nie cały globus, tylko już Izrael, czyli te tereny, po których chodził Pan Jezus i które odwiedzał. Tutaj było wesele. Tu jest Nazaret, gdzie mieszkała Maryja z Panem Jezusem i z Józefem, tak? Tu jest obok, masz rację, Kana Galilejska, gdzie było wesele i Jezioro Galilejskie, Tyberiackie. I ogólnie Nazaret znajduje się w regionie, który nazywamy Galilea. To też często w Ewangelii. Przygotowaliśmy dla was z tatusiem taki domek, który ma być takim wizerunkiem domku Maryi, żeby wam łatwiej było sobie wyobrazić tą scenę. W tym domku mieszkała młoda dziewczyna o imieniu Maryja. I do tej młodej dziewczyny, ta młoda dziewczyna ci czekała, tak jak wszyscy Izraelici, na pojawienie się Mesjasza, czyli Zbawiciela. Jezusa. Który przyjdzie zabrać ludziom ich grzechy, który ich uwolni od ich grzechów, da im wolność, da im Królestwo Boże. No i ta Maryja czekała, modliła się i w pewnym momencie to jej czekanie zostało nagrodzone. Przyszedł do niej posłaniec. Kto to jest posłaniec? Listonosz. No i takim listonoszem dla Maryi był właśnie anioł Gabriel. Dlaczego? Dlatego, że przyniósł jej wiadomość jaką? Że będzie miała syna o imieniu Jezus. I kim będzie ten syn? Oprócz tego, że będzie miał na imię Jezus. Kim on będzie? Zbawicielem, czyli czyim synem? Boga Ojca. Super, Boga Ojca, Boga Najwyższego. I anioł jej powiedział też, że to będzie król, wielki król, że jego królestwo nie będzie miało granic. Będzie tak ogromne, że nie będzie miało granic. Niebo. Że będzie światłością świata to dziecko. To niebo. Niebo jest jego królestwem, ale wszystko jest jego królestwem. Nie ma granic jego królestwa. I ciebie też. I potem anioł czekał, aż Maryja mu odpowie. I co ta Maryja mu odpowiedziała? Jesteś królem. Co Maryja powiedziała aniołowi? Typu, nie wiem, zastanowi się może powiedziała, albo przyjdź jutro. Albo nie, innym razem. Chyba tak powiedziała. Nie chcę. Innym razem. Oj, tak. No to co powiedziała? Maryja była dobra. No dobrze, no to, i to będąc dobra, co powiedziała? Chyba zapomniała. Musimy posłuchać Ewangelii nam. Chyba posłuchamy, co? Dobrze, więc w takim razie przeczytajmy, co odpowiedziała dokładnie Maryja w Ewangelii według świętego Łukasza. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Ewangelia według świętego Łukasza.
6 miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej anioł, rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w 6 miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Cinka? No to jak? Maryja się zgodziła, czy nie? Zgodziła. I powiedziała co? Chcę wypełniać Twoją wolę. Chcę Ci służyć, Panie Boże, tak? Chcę wypełnić wszystko to, co Ty masz w planie dla mnie. Ale to jest także pytanie zawsze dla nas. Pan nas pyta, czy chcesz wypełnić moją wolę? Czy chcesz ze mną współpracować? A jak myślisz, Aurelko, czy anioł przyszedł tylko do Maryi? To była wiadomość tylko dla Maryi? Nie. A dla kogo jeszcze to mogło być wiadomość? Do Zachariasza. Anioł też poszedł do Zachariasza, tak powiedzieć. Może będą też mieli syna z Elżbietą. Czy nie dla nas wszystkich na przykład? Czy nie nam wszystkim anioł mówi właśnie w tej Ewangelii: przyjdzie Zbawiciel, narodzi się w waszych sercach? Jest dla nas wszystkich wiadomość, prawda? Że Maryja zrodzi nam Syna Bożego. I że przez Maryję Jezus przychodzi do każdego z nas, do serca każdego z nas. Podobało, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie.